Jeśli może nie ma więcej pytań, to proponuję przejść do następnego punktu. Czy wszyscy radni otrzymali odpowiedzi? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jeszcze? Czy chcemy skończyć temat psów? Dla psów. Dla psy zeszliśmy. Dla psy zeszliśmy, tak? Proszę państwa, jest faktycznie, jak mówicie, jak mówił pan Barbara, że zgodnie z paragrafem 4 opłata posiadanych psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od powstania tego obowiązku. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustał obowiązek. To dotyczy opłaty. I wszczepienie mikrochipów będzie do... Przepraszam. Tutaj jest... Paragraf trzeci. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w paragrafie drugim, czyli te 100 zł. Posiadacza, posiadanie psa, który został trwale oznakowany za pomocą szczepionego mikrochipu przez lekarza weterynarii lub wykonanie tatuażu. I teraz mamy, proszę państwa, taką informację, że zgodnie dalej z ustawą już osoba, która chce być zwolniona z opłaty, musi złożyć oświadczenie. I to oświadczenie wygląda, że mamy przygotowane druki i zwolnienia z opłaty wynikają z członkostwa personelu przedsiębiorstw, przedstawicieli dyplomatycznych i urzędów konsularnych. To jest raz. Osoba zaliczana do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnionych dnia osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa. I do tego idę dalej, jest dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego. Osoba, która ukończyła 65 lat i prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, to należy podać datę urodzenia, jest podatnikiem podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż 2 psów. Czyli trzeci pies czyli już... podatnik podatku rolnego, nie rolnik. Nie podatnik, podatnik. Zgadza się. Ale żeby sprostać tym zapisom ustawy, która zwalnia, to trzeba złożyć oświadczenie, że się występuje o zwolnienie. Żebyśmy mieli jasną sytuację. Tutaj informacje o oświadczeniu na stronie internetowej, na przykład tam, gdzie było rozporządzenie pana wójta, nie było i nie ma do tej pory. O tej informacji o oświadczeniu. Już jest. Aha, no chyba, że już. Ale tutaj mieliśmy uchwałę i wcześniej wspólnie tego nie było. Nie, to nie jest załącznik. Do tej informacji może tu nie było, nie? Że trzeba włożyć. Teraz jest. Nie był, bo powiedziałem, że przyjedzie pani zastępczyni, omówi ten punkt, tylko ostatni punkt. Jeśli wszystkie wyjaśnienia zostały przyjęte, przechodzimy do punktu 7, czyli do bloku uchwał. No tu już kombinujecie z tymi psami. Nie, już nie. Chcemy dobrać. W punkcie pierwszym, pierwszą uchwałą, którą będziemy się zajmować, jest to uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do lat 3 i to dotyczy miejscowości Kurowo. Państwo macie możliwość, macie przed sobą ten projekt uchwały, uzasadnienie oraz załączoną mapkę poglądową, która dotyczy
ta uchwała, czego dotyczy ta uchwała? Czy do tego projektu uchwały ktoś z pań i panów radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i chciałbym poinformować Państwa, że jest na sali już 10 radnych. Dołączył do nas pan Andrzej Pastuszek. I obradujemy w składzie 10 osób. Dobrze. Następny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do lat 6, również w obrębie Turowo. I macie Państwo uzasadnienie, macie Państwo mapkę poglądową, która pokazuje, w którym miejscu jest ta działka. Czy do tego projektu uchwały, który jest pani i panów radnych, ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały pod numeru 3 dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości na czas oznaczony do lat 6. Dotyczy to obrębu Turowo, działka jak poprzednio. Uzasadnienie macie Państwo przed sobą i mapkę pokazującą, czego dotyczy ta dzierżawa. Czy są jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy oceny działalności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Szczecinek. Państwo macie przełożoną, załączoną do tego projektu uchwały analizę zmian zagospodarowania przestrzennego w gminie i uzasadnienie. I się chciałem zapytać, czy ktoś z pań i panów radnych ma jakieś pytania do tego projektu uchwały. Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Piątym projektem uchwały w dzisiejszej sesji jest projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego w gminie Szczecinie. Państwo macie przed sobą uzasadnienie. Czy do tego pytania, do tego projektu uchwały ktoś z pań i panów radnych ma jakieś pytanie? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Jako projekt 6 dzisiejszego posiedzenia Rady jest to projekt uchwały dotyczący programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczecinek. Jest też się Państwu posiadania tego programu. Tu programy założone do tego projektu uchwały jest też uzasadnienie. Czy do tego projektu uchwały ktoś z pań i panów radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt siódmy z porządku bloku uchwał dotyczy określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szczecinek za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, czy do tego projektu uchwały ktoś z pani panów radnych ma jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Daniel Darcio. W uzasadnieniu projektu uchwały mamy napisane, że w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej gminy Szczecinek dokonuje się zmiany zakresu i formie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szczecinek za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z artykułem 266 ustawy o finansach publicznych. Czy coś więcej do tego uzasadnienia może tu jest akurat pani skarbnik? Proszę. Czy można? Proszę bardzo. Do tej pory uchwała, która obowiązywała odnośnie tego określenia z zakresu i formy, obejmowała jeszcze jednostki, których tak naprawdę już nie ma, czyli SOS. Nie było też do tej pory SDS-u wydzielonego jako jednostki prawnej, teraz w tej chwili jest. W związku z tym należało uaktualnić te zasady określane. To jest po prostu, są zasady, na podstawie których my przygotowujemy informacje z wykonania za pierwsze półrocze. Dziękuję bardzo. Czy wyjaśnienie satysfakcjonuje pana radnego? Tak? Dzięki. Czy są jeszcze jakieś inne pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie. Są to zmiany bieżące w budżecie. Jest opisane szerokie uzasadnienie. Te zmiany są ujęte również w tabularycznym wykazie. Czy do tego projektu uchwały ktoś z pani, panów radnych ma jakieś pytania, ewentualnie o uzupełnienie czegoś, jakiejś informacji? Jest pani skarbnik, to można wykorzystać. Nie ma pytań. Jeśli nie ma pytań, przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały wprowadzającego zmiany w budżecie gminy Szczecinek na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 10 uczestniczących radnych głosowania. Następny projekt uchwały dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Szczecinek na 2016-2029. Oczywiście uwzględniający wprowadzone przed chwilą zmiany. Czy do tego projektu uchwały ktoś z panów, radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały z punktu 10, z podpunktu 10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Czy do tego projektu uchwały ktoś z pań i panów radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
projekt uchwały nr 11 z 20 punktu 7 dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat. Rzecz dotyczy Gronczyn. Czy macie Państwo załączoną również mapkę podglądową? Czy do tego projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 12. Projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat w obrębie spory. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Pani Panów Radnych ma jakieś pytania? Nie. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Z punktu 13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do lat 5 w obrębie Drawie. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Pani Panów Radnych ma jakieś pytania? Jak każdorazowo chciałbym tylko przypomnieć, że macie załączone mapki poglądowe i szerokie uzasadnienie do tego projektu uchwały. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 14. Projekt uchwały jest projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 6 lat w obrębie Turowo. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Pani Panów Radnych ma jakieś pytania? Nie. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 15. projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do lat 5 w obrębie spory. Czy do tego projektu ktoś z Pani Panów Radnych ma jakieś pytania? Również załączona mapka poglądowa, która do czego dotyczy projekt uchwały i uzasadnienie. Czy do tego projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do lat 5. Też w obrębie spory. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Pani Panów Radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I ostatni projekt uchwały z tego bloku uchwał dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości oznaczonej na czas do 5 lat w obrębie Łosina.
Czy do tego projektu uchwały ktoś z Pań i Panów Radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo się z tego cieszę, że przynajmniej w tym temacie nam wykazujemy jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszych obrad, którym jest rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Czy mogę prosić tutaj w tym punkcie, jest opinia Komisji Budżetowo-Finansowej do sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok jako pierwszy głos. Poproszę Panią Przewodniczącą. Opinia Komisji Budżetowo-Finansowej działającej przy Radzie Gminy Szczecina. W związku z przedłożeniem przez wójta gminy Szczecinek sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2015 Radzie Gminy do zaopiniowania Komisja Budżetowo-Finansowa dokonała szczegółowej analizy wykonania budżetu. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że dochody gminy zostały wykonane w wysokości 29 398 391 zł, co stanowi 98,4% planu dochodów. Po wprowadzonych zmianach w trakcie roku, a wydatki zrealizowano w wysokości 27 574 333 zł, co stanowi 89,86% planu. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami gminy stanowi nadwyżkę w wysokości 1 824 157 zł. Na dochody gminy Szczecinek w wysokości 29 398 000 zł składały się głównie dochody własne w wysokości 11 216 415 zł, co stanowiło 99,32%. Subwencje ogólne w wysokości, to zostało zrealizowane 100%, 10 450 000. Dotacje celowe w kwocie 7 731 915. Dotacje celowe były zrealizowane na poziomie 95%. Poniesione wydatki gminy Szczecinek w 2015 roku wynosiły 27 574 234 zł, z czego największe pozycje to wydatki poniesione na pomoc społeczną ponad 7 292 000, w tym różnego rodzaju świadczenia 3 813 000, szkoły podstawowe 4 900 000, administrację publiczną 3 443 000, gospodarkę komunalną i oświatową i ochronę środowiska, w tym oświetlenie ulic i dróg 693 400, na samo oświetlenie. Gimnazja 1 800 000, zwrot podatku akcyzowego i koszty związane z wypłatą tego podatku 837 000, dowożenie uczniów do szkół 785 000, infrastrukturę wodociągową i sanitarną 627 000, ZEAS 608 000, transport i łączność 558 000, drogi publiczne gminne 544 000, oddziały przedszkolne w szkołach 527 000, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 511 000, pozostałą działalność w administracji, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 223 000. Na przedszkolach gmina wydała 380 500 zł, specjalną organizację nauki 297 000 zł,
stołówki szkolne 279 tysięcy, ochotnicze straże pożarne 240,5 tysiąca złotych, kulturę fizyczną 228 tysięcy, gospodarkę mieszkaniową 212 tysięcy. To są takie główne punkty wydatków, dlatego tak wystawiliśmy, żebyście Państwo przemyli tą informację. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za rok 2015 i fakt, że został on wykonany w granicach dochodów nad wyżką, dochodów nad wydatkami w wysokości 1 824 157, Komisja Budżetowo-Finansowa pozytywnie opiniuje sprawozdanie wykonania budżetu w Gminy Szczecin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Pozostaje mi tylko przedłożyć Państwu treść z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wraz z informacją o stanie mienia gminy Szczecinek za 2015 rok. Ponieważ jesteście wszyscy w posiadaniu treści tej uchwały, pozwolę sobie tylko nas wykazanie tego, co w tej uchwale jest najważniejsze. Między innymi to znaczy jest uchwała mówi w ten sposób, że uchwała co następuje: pozytywnie opiniuje przedłożone przez wójta gminy Szczecinek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Szczecinek. To tyle co do tej pierwszej części w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu Regionalna Izba Obrachunkowa. I teraz poprosiłbym przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedłożonym wniosku do Izby Obrachunkowej również w sprawie budżetu. Proszę bardzo. Szanowna Rado. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek dnia 13 maja 2016 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Nie będę całego wniosku tutaj czytał, bo materiałów jest dużo, dzisiaj już emocji było troszeczkę na sali. Chciałbym tutaj tylko napomnieć, że wszystkie komisje stałe pracowały też nad analizą budżetu 2015. Komisja Rewizyjna oceniająca obszar spraw związanych z wykonaniem budżetu zapoznała się również z tymi materiałami, które komisje wypracowały. Z każdej jest osobna. Chciałbym przypomnieć, że Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 13 maja na ogólną ilość członków w obecności 5 przeprowadziła jasne głosowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium. Za udzieleniem absolutorium 5 głosami, sprzeciw nie było, wstrzymujących się też nie było. Komisja ponadto wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik i pana wójta. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Gminy Szczecinek pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za rok 2015 i postanawia wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie wójtowi gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Jeśli tutaj jesteśmy przy budżecie, panie wójcie, jeśli tylko można malutkie jedno dopowiedzenie. Bo na stronie internetowej Urzędu Gminy już po posiedzeniu komisji na stronie Urzędu Gminy, no, na zakładce BIP-u była podana informacja o umorzeniach i o podatku i odsetek na kwotę około 120 tysięcy. Z czego tylko takie jedno małe pytanie, dlaczego około 90 tysięcy dla jednej osoby? Jeśli pan mógłby tutaj coś bliżej na ten temat powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, od razu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o umorzenia, przyjęta zasada, która jest obowiązująca, to jest taka, która wskazuje na
to, że jeśli osoba starająca się o umorzenie spłaci podstawę, która jest wymagalna, to możemy zacząć rozmawiać o umorzeniu odsetek. Tutaj mieliśmy sytuację bardzo mocno skomplikowaną, akurat w tym miejscu, bo to dotyczyło, czyli ja nie mogę powiedzieć kogo, jaka pewnych takich szczegółów nie mogę ujawnić, ale ta informacja powinna tylko polegać na tym, że osoba, która starała się o pomożenie, nie byłaby w stanie, spłaciła zobowiązanie główne, które było o wiele wyższe niż ta kwota, która została umorzona. Proces cały trwał od 80-tych lat, to się rozpoczął. Przepraszam, 90-tych lat proces się ciągnął, gdzie stały odsetki, ściągnięte zostały wszystkie zobowiązania i wystąpiła ta osoba o umorzenie, umorzyłem. Oczywiście kwota jest duża, tak? Ale jest to, ta osoba by nie była w stanie tego na pewno spłacić. Jeśli osoba, która jest podmiot, osoba, przede wszystkim osoba, składa wniosek o umorzenie, to z ustawy o podatkach, o podatku mówi się, że należy dokładnie określić interes społeczny i gospodarczy tego podmiotu czy osoby, która składa, też zważyć możliwości finansowe, czy może to umorzenie nastąpić. W wielu przypadkach oczywiście okazuje się, że w drobnych kwotach są osoby, które starają się o umorzenie i mają nieumorzone, bo w zasadzie ich możliwości finansowe wskazują na to, że mogą to zapłacić. Wczoraj też miałem taki przypadek, też dość pokaźna kwota, no i nie umorzyłem podatku ze względu na odsetek, ze względu na to, że istnieje potencjalnie możliwość spłaty, tak? Jeśli to będzie się przekładało dalej na sytuację taką, gdzie dojdzie do problemu ze spłaceniem zobowiązań, no to wtedy będziemy rozważali. Tutaj jest w tym wypadku, mieliśmy sytuację taką bardzo, bardzo klarowną, zresztą zasięgnęłem też opinii innych burmistrzów, którzy mają wiedzę, większą wiedzę i umiejętności w tych sprawach, też posiłkowałem się opiniami prawnymi, bo to jest dość duża kwota, tak? Ale dokumenty, które zostały przedłożone, upoważniały mnie do udzielenia tego umorzenia. W tej akurat sprawie również pan mój konsultował się z nami, z prezydium Rady, także omawialiśmy to. Aha, tutaj jeszcze jest sytuacja, tutaj pan, ta sprawa była poddana szczególnej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym roku, bo to było umorzenie zeszłoroczne i w protokole nie ma żadnej zmianki o nieprawidłowości. Dziękuję bardzo. To dotyczy pan tego pytania pana Rodnego. Jestem dalej kontynuować. Przedstawię teraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym temacie, która mówi: pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. To są te trzy kwestie, które mamy aktualnie i następnie w dalszej części tego punktu dotyczącego sprawozdań za 2015 rok jest projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Szczecinek za 2015 rok. Państwo macie materiały dotyczące tego projektu uchwały przed sobą. To są świeże. To już było na komisji, tak, pani skarbnik? To było już, tak. Czy do tego projektu uchwały mamy jakieś pytania? Pani, panów radnych? Do projektu, tak, do projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Szczecinek za 2015 rok. Ja bym miał tylko takie pytanie, panie przewodniczący, panie wójcie, że tak nie powinniśmy dopuszczać do tak dużych zadłużeń,
powinniśmy wyciągać wnioski. To nie jest do Pana, jak sam raz, to nie było za Pana zrobione. Aż tyle, 90 tam, jeżeli dobrze pamiętam, to 98 chyba tysięcy złotych. Ale mam pytanie, czy są jeszcze jakieś osoby, które ewentualnie tak dużo mogłyby zalegać i takie odsetki mogłyby w przyszłości występować? Bardzo proszę, Panie Wójcie, o szczerą odpowiedź. Trudne pytanie Pan zadaje, bo nie jestem nośnikiem informacji elektronicznych, ale, no ale chyba raczej nie, bo staramy się... W zasadzie zobowiązania wynikające z opłat i lokalnych to są zobowiązania osób, które te opłaty mają wnosić. I ich wolą, czasami niezamierzoną jest to, że te zobowiązania rosną. Wydaje mi się, że gro osób, które ma różnego rodzaju zobowiązania, reaguje na wezwania nasze związane z upewnieniami, bo też te upewnienia to są dość pokaźne ilości wezwań do zapłaty i te wezwania są, na te wezwania mieszkańcy reagują. Też staramy się nie dopuszczać do zbyt dużego zadłużenia, wtedy jeśli nie ma żadnej reakcji, to kierujemy to postępowanie z Najpierw, jeśli jest wykazana wola i możliwości takie, że można rozłożyć na raty, można częściowo, czy czasami się może, tak, ale jeśli powstają duże zobowiązania, to należy to wprowadzać od razu do egzekucji, tak? I egzekucja jest najlepszą formą ściągania środków finansowych wynikających z opłat lokalnych. I to czynimy, tak? To zobowiązanie powstało dla mnie osobiście w bardzo dziwny sposób. To, w którym mówiliśmy... O tym, które przed chwilą rozmawialiśmy. To jest bardzo duże zobowiązanie. Wracam do tego projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Szczecinek za 2015 rok. Jest to część cały czas budżetowa sprawozdania punktu dotyczącego rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015. Czy do tego projektu uchwały przez Pani Panów Radnych ma jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i przypominam, że na sali obrad jest 10 radnych. Następny projekt uchwały, tego dotyczy tego samego bloku, dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Czy do projektu uchwały? Kto z Pani Panów Radnych ma jakieś pytania, wątpliwości? Nie ma. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I ta wisienka na tym torcie w sprawie udzielenia wójtowi gminy Szczecin jak absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Pani Panów Radnych ma jakieś pytania? Wątpliwości. Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały dotyczącego udzielenia wójtowi gminy Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 10 radnych uczestniczących w głosowaniu. Panie Wójcie. Ja bym bez obrazku.
Państwa. Wróć, wróżony na realizację budżetu za 2020. Czasy na stanie, za to, że się dobrze pracuje. Właśnie chciałem to powiedzieć, tak, że za to, że się pracuje, to nie powinno być żadnej... Nie dobrze, właśnie kwiatki mają być. Chciałem podziękować bardzo za wyrozumiałość, za współpracę w roku budżetowym, za wsparcie, za pomoc, za czasami wskazywanie kierunków i poprawianie, że coś się zrobiło nie tak, za krytykę, za uwagi, za wszystkie te rzeczy, które od Państwa tutaj radny i sołtysów uzyskuje. Za te rzeczy dziękuję, bo jest najgorszą rzeczą jest w życiu osoby pełniące taką funkcję, nie słuchanie innych. I staram się naprawdę w wszystkich działaniach wysłuchać wszystkie strony, podejmować decyzje takie, jakie są najbardziej istotne dla funkcjonowania i rozwoju naszej gminy. Przepraszam tylko, że nie zrealizowaliśmy wydatków w 100%, bo mamy nadwyżkę, ale wiecie Państwo, że ta nadwyżka nam jest potrzebna, chociaż już dzisiaj widzicie Państwo, że musimy zaciągać zobowiązania wynikające z bieżących, inwestycji. Potrzebny był nam pewien oddech, ten oddech prawdopodobnie złapaliśmy, przygotowaliśmy w tym okresie minionego roku. 2016 bardzo dużo założeń inwestycyjnych projektów, które nawet jeszcze w tej chwili są na ukończeniu, w celu takim, żeby przystąpić do skorzystania ze środków zewnętrznych, w celu ograniczenia wydatkowania środków finansowych z budżetu, czyli środków własnych. Środki własne, zobaczcie Państwo, one są na poziomie tam 10 milionów złotych z groszami. Czy to jest dużo, czy to nie jest dużo? Przeliczając na mieszkańców, no to powiedzmy, że jest to spora kwota, tak? Mamy obciążenie naszych mieszkańców na poziomie tak zwanym normalnym, znośnym, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Jesteśmy na poziomie niskim. Czyli nie ma niższego poziomu, tak? W województwie, jeśli chodzi o opłaty lokalne, jesteśmy też na niskim poziomie. Jakoś dajemy sobie radę. Może się kiedyś zdarzyć tak, że będziemy musieli pomyśleć o podwyższeniu podatków, ale na razie, na dzień dzisiejszy, na to bieżące funkcjonowanie i rozwój naszej gminy jest to wystarczające. Oczywiście można było się pokłócić, powiedzieć, gdybyśmy mieli większe opłaty z tytułu podatku, to byśmy żyli bardziej komfortowo. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy tutaj w ogóle żyli. Nasza sytuacja, jeśli chodzi o geograficzne, jest taka, że musimy w pewien sposób stawać się coraz bardziej atrakcyjni dla mieszkańców, którzy do nas przybywają i u nas mieszkają. Bo każde stworzenie innych uwarunkowań powoduje odpływ naszych mieszkańców do innych samorządów, można tak by było powiedzieć. To co widzimy, jeśli chodzi na przykład, to nas bardzo boli i to, co musimy zmienić, to przede wszystkim nasze starania o zwiększenie ilości uczniów w naszych szkołach. Bo jeśli nie będziemy mieli tego nie opanujemy tej zdolności pozyskiwania tych uczniów, to będziemy musieli się liczyć naprawdę z trudną sytuacją w szkołach, o czym zresztą już wszyscy chyba i radni, i sołtysi wiedzą, bo te zmiany, które w tej chwili zostały wprowadzone, będą kluczowymi zmianami w oświacie. Wchodzimy, proszę Państwa, jesteśmy w 2016 roku, realizujemy już pewne założenia, które były przygotowane w poprzednim roku. Mam nadzieję, że te założenia, które przyjęliśmy, ciszą się na poziomie, czyli możemy mówić o pewnym
sukcesie na koniec 2018 roku bądź na połowie 2018 roku, kiedy te założenia, które w tej chwili mamy przygotowane, zostaną zrealizowane. Jeśli ona się uda się je zrealizować, to będziemy żyli może troszeczkę w innym świecie, może zabierzmy inny odwrót. A na dzień dzisiejszy do pracy. Dziękuję za współpracę. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość. Dziękuję bardzo. Będzie odpowiedzi i wnioski zapytania rady. Pani wicewójt odpowie nam na 27. Proszę bardzo, panie wójcie, pan przypomni, ale to później. Jesteśmy przy punkcie 9. Wnioski i zapytania radnych. Proszę bardzo, panie i panów radnych o składanie wniosków. Ja miałem pytanie do pana przewodniczącego, bo zawsze w tym naszym programie jest zapisane zaproszenie, tak? Gości. Jak poważnie podchodzą ci zaproszeni, widzimy, nie widząc nikogo, tak? Nie widzimy nikogo. Zastanawiam się, czy jest zasadne zapraszać tych ludzi jeszcze raz. Są reprezentantami naszymi w powiecie i musieliśmy uciec się aż do tego, żeby zaprosić starostę, żeby dowiedzieć się cokolwiek na temat tego, co starostwo chce robić na naszym terenie. I dowiedzieliśmy się tak na ostatnich komisjach i tu dzięki panu staroście, że potraktował nas poważnie, czego nie robią pozostali zaproszeni. Ja nie mówię o posłach, bo posłowie mają swoje obowiązki, ale ci nasi reprezentanci bezpośrednio starostwie powinni się zachować trochę poważnie. Z tego co wiem, nie ma żadnego pisma zwrotnego, że nie mogą, że obowiązki jakieś tam pracy czy coś takiego. To tylko tyle. Panie przewodniczący, do pana decyzji należy, czy zapraszać tych ludzi dalej, czy z tego zrezygnować, bo jeżeli nie traktują nas poważnie, zastanówmy się, co zrobić z takimi osobami. To jest mój wniosek. Starosta będzie prosić. Panie wójcie, do pana. W sobotę miało miejsce takie wydarzenie, a ja znów się będę wzruszał, ale nie będę. Takie wydarzenie, że nawiedziła nas nawałnica, jak to media elektroniczne stwierdziły, tylko w mieście. W wioskach też. U mnie miał miejsce przypadek zalania piwnicy. Zadzwoniłem do Powiatowej Straży Pożarnej na alarmowy numer. Dyżurny przyjął informację po 10 minutach zadowolony, bo uruchomił syrenę alarmową w systemie szybkiego powiadamiania i czekam, przyjadą, nie przyjadą. Wyjechali z remizy, pojechali do Szczecinka. Jeżeli byłoby to zagrożenie życia, szpitala, sprzętu drogiego, gdyby to było zagrożenie jakiejś tam chemicznej skażenia chemicznego związanego tu z koronoszpanem, rozumiem. Ale gdy widzę w mediach elektronicznych, że pompa strażacka pompuje wodę z garażu, być może nazwisko inne, bardziej prominentne, czy w ogóle prominentne, nie będę wnikał. Faktem jest, że dwie analogiczne sytuacje i jednostka ode mnie wyjeżdża do miasta. Niech wyjeżdża. W sytuacjach, o których mówiłem. Tylko, panie wójcie, mam pytanie, kto płaci za takie akcje? Kto płaci strażakom? Bo ja do nich nie mam nic. Oni są na systemie
takim, jakim są ratownictwa. Nasi nie są w systemie ratownictwa, są jednostki w systemie ratownictwa, które powinny tam pojechać w pierwszej kolejności, jeżeli jest taka potrzeba, jadą pozostałe. Nie tak to ma wyglądać. Po pierwszym telefonie, gdy sytuacja taka miała miejsce, gdy się zdarzyło, że pojechali do Szczecin, no może trochę tam nadsadzałem w swoim stylu temu dyżurnemu, czy jak to tam zwał, ale to się należało. Bo nie po to utrzymujemy tej jednostki, żeby jechać, jak to nazwać, przykrywać nieudolnych rządzących miastem, że gdzieś burzówka się zapchała i zalało jej piwnicę, że tych burzówek się nie czyści, nie oczyszczono nawet tych kratek już po tej całej nawałnicy i tak to wygląda. Jeszcze raz panie wójcie się pytam, czy my, jeżeli płacimy, czy musimy za takie usługi płacić, bo to jest usługa, a nie działanie ratownicze? I czy miasto nam nie powinno zwracać pieniędzy? Tyle, nie będę się więcej wzruszał. Denerwujące, panie wójcie. Denerwujące, bo w dwóch analogicznych sytuacjach, tu się pali i tam się pali, i decydujący o tym, gdzie wysłać jednostkę, wysyła do miasta, bo w mieście co? Pierwszy są? No tak dobrze. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski zapytane ze strony radnych? Proszę bardzo, pan radny. Panie wójcie, bo taka podobna sytuacja, że szczerowa straż pożarna za którym drzewo czy się położyło na drodze, przyjechała po nas, a pojechała w innym kierunku do Szczecinka. A jeszcze panie wójcie, uzupełnię, żeby było, głośno mówię, żeby było tak bardziej dosadnie. Gdyby nawet tam była większa potrzeba niż żółtnicy, to jednostka wracająca z akcji powinna zainteresować się tym, tak? Wnioskuję, że wysyłający tą jednostkę do akcji nie powiadomił. To nie wina chłopaków żółtnicy. Tylko ten pierwszy SOP siedzący tam właśnie na przy telefonach powiatowej straży. Tak to odbieram. Czy w tym punkcie ktoś z pan i panów radnych jeszcze chciałby zadać złożyć wniosek i zapytanie? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Wnioski, zapytania sołtysów. Czy z tej strony są jakieś wnioski? Proszę bardzo, pani sołtys. Chciałabym się dowiedzieć, czy cmentarze są ubezpieczone i na czym to ubezpieczenie polega, tak? No i wyświetlony ta lampa na ulicy Polskiej. No niestety. Minęło tyle czasu. Czy to jest naprawdę taki problem? Powiesić lampę na swój. Nie wiem. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę bardzo. To jest punkt właśnie, w którym można właśnie takie sprawy sygnalizować. Nie świecą wszystkie. No bardzo proszę. Ja może tylko w bieżących sprawach Rady, to jest punkt 11. Chciałbym przekazać paniom i panom radnym zaproszenie zespołu Swojacy oraz Starostwa Powiatowego. Zaproszenie na drugie szczecińskie spotkanie z folklorem, które odbędzie się 10 lipca na terenie rekreacyjnym przy zamku. I gościem wieczoru będzie kapela Swaty z Będzina. To takie ogólne zaproszenie. Przyszło pismo od rodziców z Wierzchowa, ze szkoły podstawowej, ze szkoły z Wierzchowa. Zamierzam to przekazać do komisji, do rozpatrzenia u Komisji Oświaty, ponieważ właściwie w związku z tymi nowymi sprawami zmian w oświacie pewne rzeczy się zdezaktualizowały, ale nie się tym Komisja Oświaty zajmie. To tyle w sprawach bieżących mam radnych. Jesteśmy przy punkcie 12. Odpowiedzi na wnioski, zapytania radnych i sołtysów. Proszę bardzo, panie wójcie. I w tym punkcie pani wicewójcie. Tak. Co tam z tym kuratorem?
Przede wszystkim w tym punkcie pragnę złożyć podziękowania dla grona sołtysów, którzy wybrali się na podwój województwa zachodniopomorskiego i na pierwszych igrzyskach, na pierwszych potyczkach sołtysów w miejscowości Płoty zdobyli 7 medali. I złote się zdarzało. Oczywiście tutaj z tych osób obecnych, żeby złoto nie pominął, tutaj jest pani Ignacy Mimbaj, pan Marek Uczerka, pan Wacław Łapisz, pani Asia, Darek Sawka, Bożena Klepsa. Jeszcze był z nami, były z nami takie osoby. Agata Kowalska, to jeszcze nie ma. Paulina. Agnieszka Dziubańska, tak. Czyli mieliśmy te reprezentacje, jeszcze pan Mariusz z Wrocławia. Przy okazji tego wyjazdu jeszcze, żeby było, nie było tak łatwo, wzięliśmy udział w 21 igrzyskach samorządowych, gdzie braliśmy udział w różnego rodzaju konkurencjach wyczynowych i też nieźle wypadliśmy. Też nieźle na Ligie Sportu Zachodniopomorskiego nasi sołtysi reprezentują naprawdę wysoką formę i tężyznę fizyczną. Nawet nie zajęliśmy ostatniego miejsca w przeciąganiu liny, gdzie mieliśmy do czynienia naprawdę z ekipami takimi osiłków, z takich no powiedzmy trzy razy większych od nas. I strażacki. I strażacki. Za to bardzo dziękuję i polecam, proszę Państwa, naprawdę w przyszłym roku na pewno pojedziemy. Jeszcze, bo to się dopiero tak zaczyna. A kibiców też będziecie brać? Czyli nie ma problemu, mówią Michał kibice i dostaliśmy też złoty medal za doping, tak? Ta aktywność na drugim. Jak zostać ten doping? Doping, no taki normalnie, czyli nie byliśmy kibolami. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Atmosfera była naprawdę wyjątkowo sportowa, spokojna. Ciekawa inicjatywa. Pan burmistrz Płot był bardzo zadowolony. Specjalnie nam zaproszenie złożył oficjalnie, że gmina Szczecinek w przyszłym roku, jak nie przyjedzie, to nie będę już tej gminy. Ale tak, wracając teraz do problemu, który poruszył pan przewodniczący Tadeusz Kamiński. Jeśli patrząc na tę sytuację z pozycji przepisów, to ciężko by powiedzieć teraz w tej chwili się odnaleźć, jeśli chodzi o dyspozytora, ale my jesteśmy zobowiązani, opłacamy ze wszystkie działania ratownicze, w ogóle w pełni pokrywamy wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. Oczywiście nie w 100%, bo mają też dofinansowanie jednostki systemu ratownictwa, krajowego systemu ratownictwa, gdzie duże środki zyskują z budżetu państwa. I te jednostki, czyli Wierzchowo i Źródła, są zobowiązane bez dwóch zdań o każdej porze dnia i nocy stawić się w jednostce i uczestniczyć w akcjach i wyjechać do akcji ratowniczych nie tylko nawet w Polsce, bo nasi ochotnicy pracują też w innych krajach, gdzie wychodzą z domu, nie wiedzą kiedy nawet wrócą. I to jest takie zadanie tych ratowników. I tutaj bardzo to jest trudna, ciężka, odpowiedzialna praca, za którą należą się podziękowania wszystkim strażakom. Jeśli chodzi o jednostki, które nie są w krajowym systemie, to one mogą być zawezwane do wspomożenia jednostek krajowego systemu i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach nadzwyczajnych. Być może doszło do sytuacji, że nadzwyczajną sytuację została
określona przez tą nawałnicę i osoba, która dysponowała, stwierdziła, że ma duże zapotrzebowanie na pomoc jednostkom na terenie miasta powiatowego. Błędem na pewno jest to, że nie została przekazana informacja o tym, że akcja się nie kończy, bo mają jeszcze do zrobienia coś w Żółtnicy, tak? U nas była taka sytuacja sama, gdzie najpierw pojechali do Szczecinka, później mieli na powrocie działania gdzie. No tak to wygląda, tak? My jesteśmy, jak już powiedziałem, płacimy za te działania różnego typu. Może być też tak, że powinniśmy za te działania obciążać miasto, Szczecinek. No, jest kwestia do dogadania z burmistrzem, możemy porozmawiać, może faktycznie, bo bardzo duża ilość wyjazdów naszych jednostek to są przede wszystkim w kierunku miasta Szczecinka. Ja bym się tam nie pomylił, gdybym powiedział, że to jest więcej niż 50%. Chyba było obciążenie miasta. To miasto nie było. Jeśli chodzi tutaj o... Nie miasto było, oczywiście. Śmieszne sprawowanie. Jeszcze od strony radnych było pytanie, nie. Jeszcze pan radny tam mówił o tym, no to jest... Ale kto będzie płacił, jak w Szczecinku? Radny Kamiński za rok. Kto będzie płacił, jak w Szczecinku? My jesteśmy zobowiązani do zapłacenia. My płacimy za to. My płacimy za to. Wszystkie powołania. W pewnym sensie za nieudolność, jak to określiłem, tak? Słuchajcie, to jest tak, że w pewnym momencie nie patrzy się, skąd są pieniądze, tylko ratuje się mienie, tak? Faktem, że ja się spotkam z burmistrzem, przedyskutujemy sobie tą sprawę. Ja wiem, że tam pan burmistrz... To jest zdarzenie raz do roku takie. Jakby nie było, to tam, gdzie pojechali, to zdarzenie się zdarza co roku. Ale możemy też doprowadzić do takiej sytuacji, że nie będzie, powiedzmy, samorząd nie będzie chciał zapłacić. Nasi strażacy, ratownicy nie pojadą. I tak pojadą, bo nie muszą jechać. Oni muszą. Ja nie mam pretensji do OSP. Oni nas będziemy się wspierali. O bufet trzeba z burmistrzem i będzie dobrze. Tutaj pani pani Sołtys pytała się o ubezpieczenia. Tak, nasze reprezentarze są ubezpieczone. Są ubezpieczone od zdarzeń losowych i nie są ubezpieczone od wandalizmu. Jeśli chodzi o tą sytuację, jak nie wiem dokładnie, bo nie byłem jeszcze na tym cmentarzu. Znaczy zostały powodowane pomniki, tak dosyć porządnie, nie? Także jakby ci nie poszli. A może to było już na miejscu? Ze trzy podmyte, tak? Ale uszkodzenia, ale... Znaczy konkretnie uszkodzenia pomników nie, tylko... Zapadał. Zapadał się po prostu i teraz co? Ale to słuchajcie państwo... Tam już ktoś wyszedł na pewno. Na spacer, tak? Ale... My to chyba zgłaszaliśmy, wie pani, do naszego ubezpieczyciela, ale jaka jest w tym wypadku strata materialna? No w sumie żadna, tak? My, jeśli mamy sytuację, że na przykład drzewo się opali na cygami, spadnie na pomnik, to my jesteśmy pod tym względem ubezpieczeni. Jeśli dokonane to zostanie przez wandali, no to już przepraszam, nie, tak? Od zdarzeń losowych, jeśli by ten pomnik został zniszczony, bo nie mówimy o grobie, mówimy o pomniku, jeśli on jest cały, no to nie został zniszczony, tak? To znaczy, że jeśli zejdzie powietrze z koła z samochodu, to znaczy, że nie należy się odszkodowanie z tego tytułu. To znaczy, ale to... A jak po pewnym czasie się zapadnie, bo tam one tak się w sumie zakładają... Słuchajcie, ale nie przesadzajmy jeszcze, bo dojdziemy do absurdu. Zaraz będziemy odpowiadali za konstrukcję trumny, w której chowamy zmarłego, tak? My się temu przyjrzymy i strażacy mogą to zrobić. Jak mogą, my zamieszczą. Jeśli chodzi o lampę, to tam ta powinna wisieć od co najmniej 3 godziny. Ale ja jeszcze to wyjaśnię. Bo wszystko jest kupione. Nie. Nie wiem, dlaczego nie zamontowane. Ja też to
Dziękuję panu wójtowi. Czy na wszystkie pytania i wnioski pan wójt odpowiedział? Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, pani Morzolewska pytała w punkcie... Nie było, nie w tym. Informacja. Tylko czy ktoś z państwa radnych mógłby jeszcze raz zadać to pytanie, ponieważ byłam... Proszę bardzo, pan wójt spotkał się z zachodniopomorskim kuratorem oświaty i omówił sprawy bieżącej oświaty w gminie. Chodziło mi o to, że na komisji rozmawialiśmy o problemach, tak, które są związane ze szkolnictwem. Czy na tym spotkaniu udało się coś, jakiś nacisk może na kuratorium, mogą być, tak? Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, oczywiście zawsze, jak jest tylko możliwość, okazja, rozmawiam dosyć często z zachodniopomorskim kuratorem oświaty. Tak jak państwa informowałam na posiedzeniu komisji wspólnej, państwo wiecie, że nasze szkoły również wynika to z edukacyjnej wartości dodanej, to jedna ze skal, według której mierzymy jakość naszego kształcenia i zdawalność, zwłaszcza egzaminu gimnazjalnego. Te rozmowy i ta współpraca daleko idąca jest jak najbardziej potrzebna. Dlatego wykorzystuję praktycznie każdą możliwość, aby z panią kuratorem, z panią kurator czy też z zastępcą kuratora porozmawiać. Tu akurat nadarzyła się okazja spotkania w przecinku na początku czerwca, bowiem pani kurator zaszczyciła nas swoją obecnością podczas kolejnej edycji takich zawodów dla przedszkolaków Zostań Mistrzem, organizowanych przez STS Pomerania, które cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem i bardzo miło również powiedzieć, że po raz pierwszy w tych zawodach w tym roku wzięły udział także i nasze dzieci. No chyba, że wcześniej brały udział, bo tutaj widzę reakcję pana wójta. Brały wcześniej. Niemniej cieszę się bardzo, że brały udział, były to połączone siły przedszkolaków przy szkole podstawowej w Żółtnicy i przy szkole podstawowej w Żółtnicy. Więc również po zawodach był czas do rozmowy z panią kurator. Biorąc pod uwagę akurat ten czas, kiedy już pani kurator wydała pozytywną opinię w sprawie powołania zespołów, rozmawiałyśmy między innymi na tematy czysto organizacyjne, tak? To, że czekają nas konkursy, to, że oczywiście jest taka metoda wyłonienia dyrektora preferowana. Rozmawialiśmy także o tym, za każdym razem kładę nacisk na nadzór pedagogiczny, więc myślę, że te nasze rozmowy w pewnym momencie także przynoszą efekty. A to widzimy przede wszystkim przy wzmożonej ilości kontroli, nie tylko typu ewaluacji, ale także takich kontroli problemowych. I wierzę w to głęboko, że biorąc pod uwagę także fakt, że podczas grudniowej nowelizacji ustawy o systemie oświaty kurator został wyposażony w dodatkowe prerogatywy, jest dużym i odpowiedzialnym partnerem do dyskusji o oświacie także gminnej. To tyle pani radna. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno, ja proszę bardzo, panie wójcie. Nigdy dzisiaj nie zahaczył na temat ruszenia praw, ale ja zahaczę jeszcze. Proszę państwa, chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, żebyście przekazali państwom, że my w ramach odbioru odpadów odbieramy też odpady biodegradowane, czyli liście, trawę. Nie trzeba tego gdzieś po kątach wyrzucać, tylko trzeba to zapakować w worek kolor brąz i zgodnie z harmonogramem wywozu można to spokojnie oddać i zostanie to wywiezione. Bo w pewnym momencie okazuje się, że na naszych terenach znajdujemy potężne ilości różnego rodzaju odpadów, tak? A jak się zacznie sypać od trawy, przez liście, to później się znajdują butelki, za butelkami inne odpady i mamy składowisko. I to nas bardzo drogo kosztuje usuwanie takich odpadów, a państwo jako mieszkańcy macie to w tej kwocie, którą płacicie przy wywozie. Tak? My mamy to zakontraktowane. Gdy my to wywozimy, nie daj Boże, to my musimy ekstra jeszcze za to zapłacić. Czyli podwójnie płacimy za wywóz odpadów. Wykorzystujcie tą szansę, bo naprawdę jeśli mamy to gdzieś składować i wyrzucać na boki, to zapakować to najnormalniej w worek koloru brąz i zgodnie z harmonogramem, który jest dla wszystkich miejscowości, samochód i tak jedzie. A nam jeszcze o tyle będzie wygodniej, że my będziemy mogli w sprawozdaniu do marszałka wykazać
odzysk odpadów w postaci odpadów biodegradowalnych, które są bardzo ważne dla ocenie gospodarki odpadami. A worek nabywany gdzie? Gdzie? W sklepie. Nie można reklamować, że kupuję w tym sklepie worki, to jeszcze się ktoś kupi co innego i to nie daj Boże jeszcze to wybije po drodze, gdzie są samochody, co płaci mam na tym. Mieliśmy tą informację, panie wójcie? Mieliśmy tą informację o tej trawie liście? Tak, ona była cały czas od początku, że z harmonogrami jest biodegradowany nowy worek. Słyszę dyskusję. Proszę Państwa, jeżeli już tak informujemy i Państwa za pośrednictwem mediów i korzystając z Państwa obecności, w imieniu Pana Wójta i Pani Wiesławy Czubaszek, sołtysa sołectwa Wierzchowo, już 9 lipca bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na kolejny już turniej sołectw do Wierzchowa. Przypominam, że w ubiegłym roku również Wierzchowo stanęło w szranki, wygrało te zawody, po raz kolejny jest współorganizatorem, więc proszę sobie w kalendarzu zadysponować ten czas. Sołtysów proszę o zbieranie drużyn. Regulaminy wraz z wykazem konkurencji zostały do Państwa już wysłane. Tak? Tutaj sołtysi potwierdzają, bardzo się z tego tytułu cieszę. Proszę zapraszać rodziny, mieszkańców. Wszelkich informacji udziela pracownik referatu współpracy i promocji. Jeżeli w czymś będę mogła pomóc, to również zapraszam i zapraszam wszystkich Państwa, wszystkich mieszkańców 9 lipca do Wierzchowa, początek o godzinie 16. Informacje podstawowe są także na plakatach, które Państwu sołtysom dostarczyliśmy, a później po zawodach również czas na integrację, czyli zabawa pod chmurką. Dziękuję bardzo. Tak jak w ubiegłym roku zaplanowaliśmy, abyście Państwo zgłaszali, będzie autobus, aczkolwiek chciałabym, żeby to była taka rzetelna informacja, bo niestety były takie przypadki, że autobus pojechał do danej miejscowości i nikt z tego transportu nie skorzystał. Pamiętajcie Państwo, że pieniążki, które inwestujemy na przykład w transport, to są pieniążki na wszystkich. Więc warto, abyśmy się wszyscy wspólnie szanowali i zapraszam także sołtysów, czy Państwa radnych, jeżeli macie ochotę, aby zrobić taką listę, spis dostarczyć do Pana Marcina Sobolewskiego i autobus przyjedzie. Zawodników i uczestników imprezy zabierzemy do Wierzchowa i odwieziemy. To musimy cały PKN za i tym miłym akcentem i zaproszeniem chciałem zakończyć. W związku z wyczerpanym porządkiem obrad zamykam 27. sesję Rady Gminy Szczecinie. Panie i Panów Radnych poproszę o pozostanie na sali. Czy mam jeszcze informacje?